Dzień dobry, kochani. Witajcie w pierwszym takim początkowym jesiennym haulu. Mam dzisiaj do pokazania wam kilka rzeczy, co prawda nie jest ich dużo, ale to tak jak wspominałam, dopiero początek. Będę starała się systematycznie pokazywać wam rzeczy, które kupuję. Być może coś wam wpadnie w oko, czymś się zainspirujecie i będziecie mogli to sobie kupić. Także od razu zabieramy się do roboty. Nie ukrywam, że haul to jest jeden z moich ulubionych typów filmów na kanałach YouTube. Zacznę może od tych zakupów, które zrobiłam jeszcze pod koniec sierpnia. I pierwsza rzecz, która wpadła mi w oko, tak mam tutaj wszystko przygotowane, to była kurtka. Słuchajcie, taka jeansowa kurtka w odcieniu, można by powiedzieć, beżowym. To jest taki ciemny, beżowy kolor. Co prawda troszeczkę w kamerze może inaczej wyglądać, ale jest naprawdę bardzo ciekawa. Po pierwsze, dlatego, że jest krótka i jest tutaj, zobaczcie, tak fajnie ucięta. Po drugie, to jest kurtka takim, powiedziałabym, stylu oversize'owym, czyli dosyć szeroka, z opadającymi ramionami i szerokimi rękawami. Kurtka pochodzi ze sklepu Pull&Bear, chyba jakoś tak to się wymawia. W każdym razie ja mam rozmiar S. Tak naprawdę wyhaczył tę kurtkę, słuchajcie, Max na manekinie, jak robiliśmy zakup, chyba kupowaliśmy wtedy szafkę do przedpokoju, i zobaczył właśnie tego manekina i mówi: ty, zobacz, jaka fajna kurtka. Na manekinie pod kurtką był zwykły biały t-shirt, do tego fajne beżowe jeansy, sneakersy, czyli kompletnie mój styl, taki na luzie, i mówi: nie, no chodź, przymierzysz sobie tę kurtkę, zobaczymy, jak będzie wyglądała na tobie. No i okazało się, że był rozmiar S, więc mówię: dawaj, mierzymy. Kurtka wygląda naprawdę, powiem wam, fajnie. Dodatkowo ma takie srebrne napy. Ja jeszcze podwijam sobie rękawy, żeby też wyglądała trochę tak luzacko. No i tak jak mówię, to jest taki rozmiar oversize'owy, więc lepiej wziąć sobie nawet mniejszy rozmiar, jeśli chcecie, żeby ona była bardziej opięta, niż taki standardowy rozmiar, który posiadacie. Ja co prawda zdecydowałam się na mój standardowy rozmiar, czyli na S, z tego względu, że mi ten efekt takiego taki oversize'owy bardzo się podoba. No i ja za tę kurtkę zapłaciłam chyba 140 zł. Poczekajcie, mam tutaj wszystkie rachunki, więc już wam mówię, powinnam gdzieś tutaj ją znaleźć. Tak, 139 zł. Także myślę, że cena nie za wysoka, oczywiście też nie za niska, bo takie kurtki możecie znaleźć w różnych cenach i w różnych sklepach, ale pomyślałam o niej, że to będzie fajne rozwiązanie właśnie tak na koniec sierpnia, koniec lata, początek jesieni, jeszcze kiedy mamy dosyć wysokie temperatury, no ale w krótkim rękawku już nie do końca jest nam ciepło, więc warto mieć taką kurtkę właśnie w swojej szafie, na jakieś wyjścia, do sneakersów, do botków, do sukienek. Naprawdę fajnie się prezentuje. Zresztą ja już ją pokazywałam wam też na zdjęciach na moim Instagramie. Mogliście zobaczyć, co i jak, i dostałam pytania, czy to była taka zwykła, normalna kurtka i ja ją sobie po prostu tutaj ucięłam, czy gdzie ją kupiłam. Także dzisiaj pokazuję wam, co i jak. Kurtka prezentuje się właśnie w ten sposób i jestem, powiem wam, z niej bardzo zadowolona, też dobrze się pierze, nic z nią się nie dzieje, także jak najbardziej wam ją polecam. Kolejna rzecz, którą kupiłam również w drugiej połowie sierpnia, ale też sobie tak pomyślałam, że fajnie będzie wyglądała sukienka, ta sukienka, do botków, do nawet jakichś takich bardziej wyjściowych sandałków, jeszcze właśnie pod koniec sierpnia, ale też te botki, być może jakieś kozaki, fajnie będą się komponowały z nią na początku września, kiedy będą jeszcze dosyć wysokie temperatury. Tak naprawdę powiem wam, że byłam pełna nadziei, że jednak wrzesień będzie dosyć ciepłym miesiącem, widząc, jaki był lipiec i trochę tych upalnych dni w sierpniu. No myślę, że też większość z was jednak miała taką odrobinę nadziei, że wrzesień będzie fajnym, ciepłym miesiącem, a okazuje się, że jest prawie tak jak w lipcu. No właśnie, ale wracamy do tej oto przepięknej sukienki. To jest sukienka ze sklepu Reserved. Też już mogliście widzieć ją na moim Instagramie i zauważyłam, że spodobała się
niektórym z Was. Sukienka wygląda tak, jakby była zrobiona na szydełku. No zobaczcie. To jest rzeczywiście taka, powiedziałabym, włóczka w przepiękny wzór. Bardzo ładnie zrobiona. Długa sukienka, nie maxi, ale bardziej midi. Dodatkowo pod spodem jest oczywiście halka w tym samym kolorze. Sukienka w talii ma tutaj takie, taki szef, no ciężko powiedzieć, takie wcięcie, przez co też bardzo ładnie, słuchajcie, wygląda, podkreśla nam tą talię, wygląda na Was. Do tego te rękawki, które są takie tutaj dosyć szerokie. Kolor, ja bym powiedziała, że to jest taki kremowy, chociaż wy tutaj w kamerze możecie widzieć, że ona wygląda na biały, ale to jest bardziej taki kremowy kolor i mam ją w rozmiarze S. O ile dobrze pamiętam, to był chyba najmniejszy rozmiar tej sukienki. No, cudowna. Naprawdę, słuchajcie, cudowna. Zapłaciłam za nią, już Wam mówię, 159,99, czyli prawie 160 zł. I to jest oczywiście nowa kolekcja, jeśli chodzi o Reserved. Ale botki, jeansowa kurtka, nawet kurtka skórzana, jakaś ramoneska, czy jakiś cieplejszy, fajny sweter na to. Myślę, że można ją wykorzystać. Ja co prawda chodziłam w niej właśnie pod koniec sierpnia, ale jeszcze we wrześniu mam zamiar ją nosić, kiedy będzie ładna temperatura. Mamy takie temperatury około 20 stopni, więc można spokojnie ją założyć. No i to też jest taka sukienka, którą możecie komponować w bardziej takim luźnym stylu, ewentualnie bardziej takim klasycznym, eleganckim. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, można do niej założyć botki albo nawet sneakersy. Kto wie, albo można też założyć jakieś szpileczki, buty na obcasie i też bardzo ładnie ją skomponować. I teraz przejdziemy do kolejnych zakupów, ale pokażę Wam dodatki. Może taka mała przerwa, jeśli chodzi o ciuchy, później do nich wrócimy, a teraz będą dodatki. I na początek torebka. Kiedy pojawiła się informacja o tym, że w sklepach Pinko jest już nowa, fajna jesienna kolekcja, no to oczywiście, nie mogłam się powstrzymać. Przyjrzałam sobie najpierw tę kolekcję w internecie, na stronie internetowej Pinko, a później poleciałam do Pinko, stwierdziłam, muszę mieć tę torebkę, bo ona będzie fajnie wyglądała w jesiennych stylizacjach, a poza tym tutaj też dodam taki szczegół, że w tym roku, jeśli chodzi o jesienne stylizacje, postanowiłam, że postawię na kolory takie brązy, beże, trochę rudości, coś w tym stylu. I ta torebka idealnie komponuje się w to, co miałam w głowie i o czym sobie pomyślałam. Torebka, która nie należy do najdroższych, jeśli chodzi o markę Pinko, już Wam pokazuję, dlatego, że ona w standardowej cenie kosztuje coś około 1200 zł. Ja jeszcze dodatkowo dostałam rabat jako klientka Pinko. No i tak bardzo, słuchajcie, się ucieszyłam, kiedy po nią pojechałam, bo okazało się, że właśnie w Pinko w Promenadzie, gdzie robiłam zakupy, były dwa modele tej torebki. Znaczy dwa modele. Były po prostu dwie te torebki. Jedna wystawiona już na wystawie, już przy manekinie, a druga jeszcze schowana. Ta-da! Tak ona właśnie wygląda. I co ciekawe, to nie jest właśnie taki standardowy model torebek Pinko, bo pewnie większość z Was kojarzy torebki Pinko, to takie tradycyjne, klasyczne, zapinane właśnie od góry z charakterystycznym logo Pinko, a zwróćcie uwagę, że Pinko troszeczkę zmieniło swoje logo, jeśli chodzi o torebki, więc możecie na przykład znaleźć tradycyjne jaskółki albo z napisem Pinko, albo też znaleźć trochę inne logo. Jeśli uda mi się, to wrzucę Wam tutaj zdjęcie, żebyście też widziały, jak to wygląda. W każdym razie, dlaczego ta torebka? Kolor, no to oczywiście podstawa. Ale spodobało mi się to, że po pierwsze, zwróćcie uwagę, przód tej torebki jest wykonany z zamszu.
Natomiast tył tej torebki jest wykonany ze skóry, z ekoskóry. To, co jest bardzo fajne, to to, że jak nosicie taką torebkę, która jest wykonana z zamszu, to ten tył nie będzie Wam się wycierał. I to między innymi sprawiło, że właśnie podjęłam decyzję o zakupie tej torebki. No wiadomo, bardzo mi się spodobała, a my kobiety uwielbiamy torebki, dodatki, buty i tak dalej, więc to tam też to swoją drogą, ale właśnie to, że mamy tutaj to wykończenie takie skórzane, z przodu zamszowe, do tego jest odpinany pasek, taki tradycyjny, czyli też nie łańcuch, który jest regulowany i w dodatku ta torebka, mimo tego, że jest mała, jest niesamowicie pojemna. Odpinana oczywiście, tak jak na większość torebek Pinko, na napę, ale w środku mamy, uwaga, trzy duże kieszenie, w tym jedną małą kieszeń zapinaną na suwak i dodatkowo dwie takie małe kieszonki, jedną skórzaną i jeszcze jedną zapinaną tutaj też na suwaczek. Bo możecie sobie pomyśleć, ok, ta torebka z jednej strony wygląda tak, czyli jeżdżąc na przykład komunikacją miejską, możecie się obawiać, że ktoś włoży Wam tam rękę. Ale z drugiej strony mamy tutaj właśnie te zapinane na suwak kieszonki i tutaj możecie włożyć najważniejsze dla Was jakieś cenne rzeczy, których już Wam tak szybko z tej torebki nie wyciągną. Ja w związku z tym, że jeżdżę samochodem, nie poruszam się komunikacją miejską, nie mam z tym problemu, więc też nie patrzę do końca na to, żeby torebka była cała zamknięta, choć nie ukrywam, byłoby to na pewno wygodne. Ale z drugiej strony taka wersja torebki, czyli tutaj ta jedna, dwie kieszonki zamykane na suwak i dwie takie większe, słuchajcie, spokojnie mi wystarcza. Poza tym w środku też torebka jest obszyta takim zamszowym materiałem, w jasnym, beżowym kolorze. No wiadomo, wykończenia, wszystkie te elementy złote, bardzo ładnie pokryte, nic tutaj się absolutnie nie dzieje, wszystkie logo, nazwa firmy. No ja torebki Pinko bardzo, bardzo lubię i jeśli będziecie chciały, to za jakiś czas mogę Wam zrobić taki film, w którym opowiem generalnie o torebkach Pinko, co o nich myślę, jakie posiadam, jakie polecam, na co zwracać uwagę. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jeśli interesuje Was ten temat. Jeśli interesują Was torebki Pinko, wiadomo, to nie są najtańsze torebki, ale na pewno ktoś tutaj z Was lubi tę markę, więc jeśli będziecie miały ochotę, to ja oczywiście Wam o niej opowiem, a torebka, jestem w niej totalnie zakochana. No to lecimy dalej, jeśli chodzi o dodatki, i tym razem będą buty. Buty od Guess i od razu powiem, sneakersy. Dlaczego? Dlatego, że stwierdziłam, że potrzebuję takich sneakersów skórzanych na jesień i bardzo bym chciała, żeby one były ciemniejsze niż te, które u siebie posiadam. Zdecydowałam się na Guess, dlatego że już posiadam kilka par butów marki Guess i jestem z nich bardzo zadowolona. Są wygodne, fajnie się je nosi, nie są najdroższe. Teraz jeszcze można dostać je na fajnych wyprzedażach, więc mówię, dobra, pójdziemy do Guess, zobaczymy, czy coś się znajdzie. I tak też się stało. Znalazłam sneakersy, już Wam pokazuję, które wyglądają w ten sposób. Biała podeszwa, ale brązowa, taka powiedziałabym, skóra, no bo to nie jest skóra, wiadomo, buty marki Guess to nie są buty skórzane. Taki materiał podobny do skóry, więc wygodny, twardy, i nie ma tutaj absolutnie nic materiałowego. Dodatkowo spodobały mi się tutaj te elementy złote, które widzicie. Na języku też jest blaszka z napisem Guess, sznurówki czarne, a cały model butów jest w takim, to jest taki brąz połączony z jaśniejszym brązem. Logowanie, o zobaczcie, Guess. I teraz, co się okazało? Te buty kosztowały w standardowej cenie, czekajcie, mam tutaj na rachunku? Chyba nie, ale może mam gdzieś tutaj, o mam. Te buty w standardowej cenie kosztowały 599 zł. Tak,
Ale co się okazało, w sklepach Guess pojawiła się druga wyprzedaż i bardzo wysokie przeceny. I te buty, moje drogie panie, kosztowały właśnie po tej przecenie 299 zł. No nie byłabym sobą, gdybym nie skorzystała, jeszcze dodatkowo mając kartę klienta marki Guess, stwierdziłam, biorę, mój rozmiar 38, idealnie pasuje, bardzo wygodne, już je sobie nosiłam, także jestem z nich zadowolona, mimo tego, że wydają się, że są twarde, to naprawdę są wygodne i to, co też lubię w tych butach, to usztywniana pięta. Chyba nigdy wam o tym nie mówiłam. Ja nie mam koślawych pięt, pewnie część z was wie, o co chodzi, jednak zwracam uwagę na to, żeby zawsze tył buta był usztywniany. Przez co też noga nam nie ucieka, stopa nam nie ucieka podczas chodzenia. But dobrze ją tutaj trzyma, więc też komfort samego chodzenia jest dobry, ale też but się nie odkształca i to też jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli kupujecie sneakersy lub ewentualnie właśnie takie buty, można powiedzieć, do biegania, do chodzenia gdzieś tak, do jeansów, do luźnych stylizacji, to myślę, że też zwracacie na to uwagę. Ja zdecydowanie tak, więc buty w takim jesiennym kolorze. Też jestem z nich bardzo zadowolona i cieszę się, że udało mi się takie znaleźć. I na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę wam moje zakupy z Zary. Pierwsza rzecz to jest taki oto golfik, sweterek z rękawem, powiedziałabym taką połówką, bo to nie jest krótki rękaw, ale też nie jest długi rękaw. I to jest seria tych takich basicowych, na pewno kojarzycie, golfów z Zary. One są zazwyczaj w ofercie prawie przez cały rok, pojawiają się w różnych kolorach. Mam tutaj na myśli golfy, które są oczywiście na długi rękaw i na końcu tych rękawków mają zazwyczaj guziczki. Jeśli robicie zakupy w Zarze, to na pewno wiecie, o jakie chodzi. A ponieważ pojawił się taki właśnie golf w przepięknym brązowym kolorze, stwierdziłam, że fajnie będzie wyglądał do różnych stylizacji. Dlaczego nie? Jeszcze nie jest tak zimno, żeby nosić całkowicie golfy, a można będzie na niego nakładać na przykład ramoneskę czy tę kurtkę, którą wam wcześniej pokazywałam, komponować go w różnych stylizacjach. Poza tym to jest też materiał, który ja bardzo lubię. Ja w swojej szafie mam prawie całą kolekcję tych golfów na jesień i zimę i on kosztował tradycyjnie w standardowej cenie 89 zł, czyli około 90 zł. Fajnie by było, gdyby były też w innych kolorach. O ile dobrze pamiętam, był jasny, jakiś taki chyba kremowy albo biały, ale gdyby one pojawiły się jeszcze w bardziej takich rudych odcieniach, może coś z czerwienią albo w fiolecie, to na pewno kupię sobie kolejny. Na razie wystarczy mi ten. I następny zakup z Zary to będą spodnie. I to nie byle jakie spodnie, bo spodnie a la skórzane. Tak, znowu brąz, czyli widzicie to, o czym wam wcześniej powiedziałam. Tej jesieni będę stawiać właśnie na takie odcienie. A bardzo mi się te spodnie spodobały, bo to nie jest taki model typowy, klasyczny, obcisły, wiecie, spodni rurek, które są długie, na dole się zwężają. A powiedziałabym, że to jest taki klasyczny model spodni, ale właśnie o prostej nogawce, która nie jest długa, ona jest mniej więcej taka 7/8, jak to się mówi. No zobaczcie, nogawka jest całkowicie prosta, nie ma tutaj żadnego zwężenia, więc przy moim wzroście, kiedy ja mam 1,72 m, spodnie dochodzą mi praktycznie do kostki. Założę się, że na pewno jeśli jesteście niższe, no to te spodnie będą dla was oczywiście dłuższe. Na mnie wyglądają w ten sposób, ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Poza tym spodnie, no wiadomo, z przodu wyglądają tak, mają z przodu kieszenie, z tyłu mają atrapę kieszeni, zapinane na suwak, mamy tutaj szlufki, bardzo wygodne, to jest oczywiście ekoskóra. Ja je mam w rozmiarze, już wam mówię, 34, a to dlatego, że jak przemierzyłam mój rozmiar 36, to okazało się, że w pasie były za szerokie,
W nogawkach były ok, ale w pasie już były za szerokie i nie do końca też mi pasowało, jak to wygląda, więc stwierdziłam, że wezmę 34, a mimo tego i tak nie są na mnie opięte. Więc jeśli będziecie zamawiały sobie tego typu spodnie przez internet ze strony Zary, to weźcie to pod uwagę, że to nie będą spodnie takie bardzo, bardzo na was opięte. Ja za te spodnie zapłaciłam 139 zł, czyli taki jest ich koszt. Fajnie wyglądają, bardzo przyjemne, fajnie będą się nosiły i myślę, że nie tylko jesień, ale również zimą. I ostatnia rzecz, którą wam pokażę, to jest spódnica. Spódnica również z nowej kolekcji Zary, która wygląda tak. Jest ona długa, ale jest to znowu, powiedziałabym, taki model midi, czyli nie do końca taka właśnie długa, długa spódnica. To, co jest w niej ciekawe, czekajcie, z tej strony będzie widać, tak, to jest takie rozcięcie, które tutaj mam. O, bardzo powiedziałabym sexy, ale nie dochodzi to rozcięcie do samego końca, więc też nie wychodzi wam udol, nie musicie się martwić, że będzie wam widać majtki, jak podwieje wam wiatr. No, na pewno część z was rozumie, o co chodzi. Ale ta spódnica jest wykonana z materiału podobnego coś do satyny, do jedwabiu. W ogóle ostatnio bardzo modne są tego typu połączenia właśnie takich cienkich, satynowych, jedwabnych sukienek, spódnic z jakimiś sweterkami do botków, do kozaków. I tak sobie pomyślałam, że i kolorystycznie bardzo mi się podoba i ciekawy wzór. I też bardzo fajnie wygląda ten rozmiar, długość, to takie seksowne, lekkie wycięcie, fajnie się komponuje i mówię, dobra, biorę. O ile dobrze pamiętam, jest jeszcze sukienka w takiej samej wersji, na długi rękaw, ale ja sobie pomyślałam, że może jednak spódnica to będzie fajne rozwiązanie. Poza tym połączenie na przykład tej spódnicy z tym golfikiem, który wam przed chwilą pokazałam, do tego ramoneska. Tak, i spódnica kosztowała również 139 zł. I co myślicie? Jak będę wyglądać w takiej spódnicy? Moi drodzy, moje drogie panie, to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy haul. Taki właśnie pierwszy jesienny haul na moim kanale. Jak widzicie, kolorystyka, brązy, beże, właśnie takie różne połączenia rudości, tak jak na przykład ta torebka, brązowe sneakersy. Tak bym chciała, żeby wyglądała moja jesienna szafa i tego też mniej więcej w takiej kolorystyce, takich rzeczy będę szukać. Mam jeszcze plany kupić kilka innych rzeczy, które sobie wypatrzyłam, ale to już będzie w kolejnym haulu, w następnym filmie, który pojawi się na moim kanale. Przypominam, że linki do tych rzeczy zostawię wam w opisie do dzisiejszego filmu, plus numery referencyjne, jeśli uda mi się do wszystkich znaleźć. W razie gdybyście były zainteresowane którąś z nich, chciały sobie zobaczyć, jak wygląda, być może coś was zainspirowało, kto wie, coś wam się spodobało, dajcie koniecznie znać w komentarzach, a tymczasem żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!